No cześć, to będzie kolejny filmik z Puffy Alize More. Puffy Alize More to jest taka dwukolorowa, pętelkowa włóczka. Pętelkowa, ponieważ ona na całej swojej długości ma właśnie takie fajne kółeczka, pętelki. One mają dwa kolory i są ułożone naprzeciwko siebie, dzięki czemu możemy robić wszelkiego rodzaju prace dwustronne, dwukolorowe, albo możemy tworzyć różnego rodzaju grafikę. To jest już kolejny filmik z tą włóczką, ponieważ praca na tej włóczce sprawia mi ogromną przyjemność, nie tylko dlatego, że fajnie sobie dotykać taki mięciutki materiał, ale jest to super odskocznia od dziergania na sznurku, gdzie ręce, no nie oszukujmy się, trochę się męczą. Natomiast tutaj jest to tak leciutka praca i tak przyjemna, że bardzo chętnie sięgam po tą włóczkę i na pewno nie jest to jeszcze moje ostatnie słowo nawet w tym filmiku. Zajrzyjcie sobie do mojej zakładki playlisty. Znajdziecie tam właśnie jedną z playlist, która będzie się nazywała Puffy Alize More i tam są już nagrane przeze mnie filmiki, jak zrobić poduszkę, jak przygotować sobie graficzny wzór, jak zrobić dywanik okrągły, prostokątny, a teraz zrobimy taki wzór geometryczny. Ja kocham takie wzory, uwielbiam je po prostu i z wielką przyjemnością powiem Wam, jak zrobić w bardzo prosty sposób właśnie taki wzór. I tak jak mówiłam, jest to dwustronna włóczka, więc tak, to co mamy z jednej strony, tak jak tutaj w tym przypadku żółte, to z drugiej strony mamy białe. Ja specjalnie nie dokończyłam jeszcze tutaj tego białego koloru, bo chciałam Wam pokazać, jak to jest, jak pracujemy najpierw na jednym kolorze. Z drugiej strony musimy w ten sam sposób wszystko wykonywać. I jak tego nie zrobimy, to będą właśnie takie pętelki. Natomiast jak nauczymy się zrobić ten wzór, to go po prostu powtarzamy na drugiej stronie. Na drugiej stronie wygląda również rewelacyjnie. Mam nadzieję, że Wam się ten wzór spodoba. Myślę, że jest idealny jako koce, narzuty albo poduszki. Coś przepięknego. Zabierajmy się do roboty. Zanim zajmiemy się wzorem, pokażę Wam, w jaki sposób połączyć ze sobą motki, bo jak jeden nam się skończy i będzie potrzeba dołączyć drugi, to musimy wiedzieć, jak to zrobić. Otóż szykujemy sobie o takie dłuższe końcówki. Tu mam jedną już przygotowaną. Natomiast drugą sobie razem przygotujemy. Wystarczy po prostu pociągnąć za końcówki. Te pętelki zszyte są tutaj w środku taką delikatną białą nitką i jak sobie tak je rozciągniemy, to tą nitkę będzie widać. I można ją po tym rozciągnięciu o tu rozciąć. I tutaj też. No i w ten sposób mamy takie końcówki. Musimy uważać, żeby było równo, żebyśmy nie odcięli za dużo jednego koloru i nie zostawili o jedną pętelkę za dużo przy drugim kolorze. Łapiemy te same kolory i po prostu ze sobą je związujemy. Żadna filozofia, nic nie trzeba zszywać. Opa, i teraz łapiemy sobie te dwa jasne kolory. To, co muszę jeszcze zaznaczyć, do wydziergania wzoru, który Wam pokazałam, nie potrzebujemy szydełka ani drutów, wystarczą same dłonie, będziemy dziergać palcami, bo to jest cały urok właśnie włóczki Puffy Alize, że nie trzeba żadnych narzędzi. Odcinam sobie te końcówki, które są za długie. Nie odcinam przy samym końcu, żeby mi się przy postrzępieniu też to nie rozerwało później, nie rozeszło. Te końcówki potem fajnie nam się schowają w naszej pracy, bo jest to taka puchata włóczka, która wszystko nam ukryje. Co do braku narzędzi, to nawet widać to na etykiecie. Niepotrzebne szydełko, niepotrzebne druty, wystarczą nasze palce. Jeden taki sześcian składa się z czterech pętelek. Raz, dwa, trzy, cztery. I ma 4,5 cm. Jak będziecie sobie określać w głowie, czy też na kartce wzór, to poświęcamy 4 pętelki na jeden sześcian, plus pamiętajmy o brzegach. Z jednej i z drugiej strony jest to dodatkowo jedna pętelka. Gdy będziemy wykonywać teraz ten wzór, to pokażę Wam zarówno manualnie, że tak powiem, jak to zrobić, ale również przygotowałam ten wzór w formie graficznej, więc będzie można sobie robić screeny i z nich skorzystać. Chociaż tak naprawdę to wygląda na coś skomplikowanego, ale jest banalnie proste i wcale nie potrzeba wzoru graficznego, bo można sobie to wizualizować
te wypukłości, w którą stronę mają iść i jak się układać, i to się bez problemu robi, więc bez obaw sięgamy po włóczkę i zaczynamy dziergać. To jest schemat, który przygotowałam. On na pierwszy rzut oka może nie jest zbyt jasny i wydaje się trochę skomplikowany, ale w praktyce zobaczycie, że jak połączymy to, co jest na kartce plusy, to, co będziemy zaplatać, to okaże się bardzo, bardzo proste. Jedna kreska to jedna pętelka. W sumie mamy cztery rzędy, żeby stworzyły nam się sześciokąty. U góry i u dołu, czyli na samym początku i na samym końcu, zawsze będziemy kończyć takim najprostszym ściegiem, czyli pętelka w pętelkę. Ja to oczywiście pokażę, na razie tylko opowiadam. Natomiast jak się przyjrzymy kolejnym rządkom, to już widać, które rzędy tworzą nam sześciokąt. Tu mamy pierwszy, tu mamy drugi. Oczywiście trzeba sobie to zwizualizować, że to jest tak ściśnięte bardziej jak we włóczce, czyli nie ma tych przerw. To wtedy wyjdzie nam idealny sześciokąt. Takich mam tutaj tylko kilka. Łącznie muszę przygotować sobie 26 pętelek i zajmiemy się najpierw tym pierwszym rzędem, a jeszcze przed pierwszym rzędem przygotujemy sobie jakby bazę czy podstawę do dziergania, tak żeby nam się nic nie sprło i nic nie poprzesuwało. Odliczyłam sobie 26 pętelek, jak widzicie ułożyłam sobie je od razu tak równiutko i kolorem jasnym w górę i ciemnym w dół, żeby było to po prostu bardziej czytelne dla Was, i ten pierwszy rządek też radzę Wam, żebyście w ten sposób sobie ułożyli, to wtedy nic się nie pomiesza, szczególnie jest to, że jest to coś nowego i uczymy się dopiero dziergać na Puffy Alize More. Przygotowałam też tak początek mojej robótki, że sprułam pętelki do momentu, aż poczułam opór w postaci nitek. Już nie ciągnęłam mocniej, no bo bym to spruła, ale to jest ten moment, kiedy już tam dalej nie pójdzie nam, nie spruje się sama ta robótka i możemy liczyć to oczko już jako pierwsze. Łącznie przygotowałam 26, między 26 a 27 na razie sobie wpięłam spinkę po to, żeby nie zgubić tych ostatnich oczek. Odpinam i zaczynamy robić sobie taką, jak ja to mówię, bazę. I robimy to w ten sposób, że w pętelkę z lewej wkładamy pętelkę z prawej. W pętelkę z lewej wkładamy pętelkę z prawej. I to będzie ta podstawa, na której będziemy teraz budować cały nasz wzór. Robimy to w ten sposób, żeby ta krawędź była jak najlepiej zabezpieczona i też po to, aby zarówno podstawa, jak i góra, którą później sobie zakończymy, miały taki sam ścieg. Bo jak będziemy kończyć naszą robótkę, to będziemy wykonywać dokładnie to samo, co teraz. Czyli w pętelkę z lewej będziemy wkładać pętelkę z prawej. Tak jakby nawiązując do szydełka, mi to przypomina oczka ścisłe, którymi też często wykańcza się robótki i u nas będzie tak samo. No i robimy sobie tak do końca. Przerobiłam sobie cały rządek. Tak naprawdę pracujemy cały czas na jednej długości nitki, nic więcej nie dokładamy. Dopiero teraz, kiedy mamy tutaj już tą ostatnią taką jakby wystającą pętelkę, układamy sobie od motka o tak nitkę, żeby była dokładnie nad tym, co już zrobiliśmy. I teraz w łapkę bierzemy sobie wzór. Możecie zrobić sobie zrzut ekranu albo po prostu sobie to przerysować. To jest ta chwila, to jest ten moment, kiedy nic nie ruszam, nic nie robię. Dobra, chwila minęła i zabieramy się za pierwszy rządek. Pierwsze pionowe kreski oznaczają, że tylko przekładamy pętelkę w pętelkę i jak to ma się do czynów. Możemy to zrobić albo szydełkiem, jeżeli macie, albo palcami. Pokażę jeden i drugi sposób. To szydełko to tak naprawdę tylko może nam się przydać przy tym pierwszym rządku, potem to już nie. W pierwszą pętelkę, tą taką, którą rozpoczynaliśmy przekładanie naszych pętelek w tym rządku, biorę sobie szydełko i łapię pierwszą nitkę, tą od motka. I tak sobie przekładam. Robię takie pionowe kreski, takie dokładnie jak na wzorze, zobaczcie. Hop i tylko przekładam.
jedna pętelka w jedną pętelkę. Nie ma takiej sytuacji, że na przykład w jedną pętelkę wkładamy dwie pętelki od tej długości motka, tylko cały czas tak. Więc możemy to zrobić w ten sposób, albo możemy po prostu palcami poprzekładać pętelkę w pętelkę. Jest to bardzo wygodne i dość proste. Ja nawet mając takie, no dość duże dłonie, duże kciuki, grubaski takie, nie sprawia mi to żadnego problemu. O, wyciągamy sobie te łebki pętelek, które idą nam od motka i tylko przyciągamy. I tak to będzie wyglądać. O, jedziemy tak do samego końca. I zrobimy w ten sposób pierwszy rządek. Za chwilę zabierzemy się za rządek numer 2. Już prawie skończyłam. Zostało mi do przerobienia tutaj jeszcze o to oczko. Zrobimy tą końcóweczkę razem. I to takie odstające jedno. Tam też wkładam pętelkę. Każde oczko, każda pętelka jest przerobiona. No i łapiemy. Łapiemy za wzór, bo będziemy robić teraz rządek numer 2. Jak widzicie, pierwsza kreska jest pionowa. Co oznacza pionową kreskę? Przerobienie po prostu zwykłe, pętelka w pętelkę. Czyli zgodnie ze schematem w pętelkę, od motka teraz ciągniemy nitkę i wkładamy pętelka w pętelkę. Zrobione. Teraz mamy dwie pętelki, które się krzyżują. Więc złapmy sobie te dwie pętelki, następne według wzoru. I zobaczcie, jedna jest podkreślona na różowo, to znaczy, że ta pętelka ma być na wierzchu. U nas jest to pętelka prawa. Jak skrzyżujemy, to właśnie będzie dokładnie tak jak w schemacie. Czyli będą dwie skrzyżowane pętelki. I te skrzyżowane pętelki przerabiam najpierw jedną, a potem drugą pętelką. Mamy to. Kolejna, ja może to zasłonię, ale rzuciłam. Teraz kolejna. Znowu dwie pętelki krzyżują się, tym razem na wierzchu jest lewa. Jak zauważycie, jest to cały czas naprzemiennie, więc jeżeli tu była prawa na wierzchu, to nawet nie patrząc na wzór, możemy intuicyjnie już wiedzieć, że pierwsza będzie teraz na wierzchu lewa. I znowu jedna pętelka przerobiona. I ta druga skrzyżowana z drugą, z kolejną z od długości motka. No to mamy już w sumie o tu zrobione. Teraz będziemy robić znowu prawą. I to by się zgadzało, bo tutaj była ostatnio lewa na wierzchu, co oznacza, że teraz będzie prawa na wierzchu, na zmianę. Prawa i jeszcze ta skrzyżowana, która chciała mi uciec, przerobiona. I tak cały czas czytamy wzór. Teraz lewa jest na wierzchu i to by się też zgadzało, bo ostatnio była prawa. Więc krzyżuję. Szukam sobie w tym samym odcieniu, w tym samym kolorze pętelkę od długości motka i przerabiam. Tu była ostatnio lewa, to teraz będzie na wierzchu prawa. Jest to banalnie proste, tak jak obiecywałam. Więc jeżeli ktoś się przeraził wcześniej tymi kreseczkami i nie wiedział, o co chodzi, to myślę, że już teraz ciśnienie zeszło i będzie chciał dziergać właśnie ten wzór. No mnie ten wzór, szczerze mówiąc, bardzo się spodobał i dlatego będę robiła taki koc. I teraz tak, tu jak spojrzycie, tego jeszcze może dobrze nie widać, ale ja już tym takim bardziej wprawionym okiem widzę, że robią nam się takie trójkąty. Mamy już podstawę do tego, żeby robiły nam się sześciokąty. Ostatnio była z lewej na wierzchu, więc teraz na wierzchu będzie ta z prawej. Łapię sobie pętelkę, taką, którą jeszcze nie przerobiłam i to jest kolejna wolna. I tak robimy sobie cały rządek do końca. Drugi rządek mam już w sumie gotowy. Zostało zrobić tylko ostatnie pętelkowanie. To jest pętelka w pętelkę pionowo, co oznacza, że pętelkę z góry wkładam w środek pętelki z dołu. Jak mamy te pierwsze oczka, te pierwsze rządki, to wyprostujcie sobie to wszystko. Będzie to o wiele czytelniejsze i o wiele łatwiej będzie nam się dalej dziergać. I teraz mamy rządek numer 3.
To samo, co było w pierwszym, czyli pętelka w pętelkę. I to całą długość, co oznacza, że wystarczy przygotować sobie o tak od motka tą część i w pierwszą pętelkę z naszej robótki już przerobionej wkładamy pierwszą pętelkę tutaj od długości motka i w każdą kolejną pętelkę wkładamy po jednej. Bez żadnych komplikacji, o, bez żadnego krzyżowania. I tutaj już można nabrać rozpędu i można trochę przyspieszyć. Też powoli będzie widać, jak zaczyna się nam układać wzór w połowę sześciokąta. O, zobaczcie. Tu już o, widać. I teraz u góry w kolejnym rządku, już w rządku numer 4, za chwilę dorobimy sobie tą górę sześciokątów. Jedziemy tak sobie dalej. Ja pauzuję, dokończę już poza kamerką i będziemy zaraz zdziergać czwóreczkę, czyli rząd numer 4. No i mamy gotowy rząd numer 3. Zabieramy się za rząd numer 4. Według schematu pierwsze oczko to jest pętelka w pętelkę. Szukam sobie pierwszej o tym samym kolorze i po prostu wkładam to w środek. Teraz według wzoru mamy na wierzchu, mamy dwie pętelki i ta z lewej strony jest na wierzchu. I tak też robimy, czyli krzyżujemy, na wierzchu jest ta z lewej. Biorę sobie pierwszą pętelkę, tą od długości motka. I teraz drugą i przerabiam. Zrobione. To teraz tutaj. Mamy pierwszą pętelkę prawą na wierzchu, co by się zgadzało, bo przed chwilą była ta z lewej, więc teraz musimy zrobić to w drugą stronę, bo robimy to naprzemiennie. Ale nauczmy się nie tylko patrzeć na wzór, ale patrzeć na to, co już żeśmy wydziergali. Jeżeli mamy tutaj mieć utworzony sześciokąt, to zobaczcie, no wiadomo, że nie może być to w tą stronę teraz pętelka, no bo nie wyszedłby nam sześciokąt. Sześciokąt ułoży nam się, jeżeli na wierzchu będzie pętelka z prawej. Więc nie musimy patrzeć na schemat, który mamy na kartce. Możemy patrzeć już na to, co mamy wydziergane i myślę, że będzie to o wiele szybciej i o wiele sprawniej. I tak samo i tutaj. Wiadomo, że nie możemy tego zrobić w tą stronę, no bo nic jest sześciokątu. W momencie, kiedy przełożymy pętelkę z lewej na prawą, to utworzy nam się już ten pierwszy upragniony sześciokąt. Jedna pętelka i tu z tyłu jeszcze jest druga do przerobienia. No i mamy to. Jest. Widać. Oczywiście jak dorobimy jeszcze jeden rządek, to będzie to o wiele lepiej widać, ale już teraz myślę, że nawet o tutaj jak spojrzycie w kamerce, to będzie to widoczne. Oczywiście możemy też trzymać się takiej zasady, że skoro teraz tutaj było na wierzchu z lewej, to teraz ta z prawej będzie na wierzchu. I to też jest dobra metoda. Każdy może wybrać swoją. Tych metod może być w sumie 3. Wzór graficzny, sprawdzanie, która była z prawej, która była z lewej lub po prostu obserwowanie, jak tworzy nam się nasz sześciokąt. No i teraz najpierw ta i teraz na wierzchu ta z prawej. No to jedziemy dalej. Jak już mamy przerobione zasady tworzenia tego wzoru, to sobie zakończmy naszą robótkę. I robimy tak, że od tego miejsca, nie od miejsca, gdzie jeszcze dalej mamy włóczko od motka, tylko od początku tutaj, łapiemy za pierwszą pętelkę i pętelkę z prawej wkładamy w pętelkę z lewej. Pętelka z prawej wchodzi w środek pętelki z lewej. Chciałam pokazać, która to strona. O, red. Łatwiej by było, gdybyśmy się widzieli, a tymczasem muszę tak to opowiedzieć i czasami gesty same mi wychodzą. No i mamy wzór omówiony, więc zajmiemy się teraz zamykaniem naszej pracy, kończeniem. Jak wspominam, będą to takie same oczka, jak tutaj na brzegu. I w pętelkę z lewej wkładamy pętelkę z prawej. Zaczynamy w ogóle od tej strony, gdzie nie mamy jeszcze tej włóczki nieobciętej. Tylko tej, która ma tylko gołą pętelkę. I ta pętelka z prawej wchodzi w środek pętelki z lewej. Pętelka z prawej wchodzi w środek pętelki z lewej.
I tworzy nam się dokładnie taki sam ściek, jak był na samym początku. Nie ma tu żadnej większej filozofii. Robimy cały czas to samo. Czyli pętelka w pętelkę. Jedziemy. Mam to już przerobione prawie do końca. Zostały mi tylko tutaj dwie pętelki. Odcinam sobie już tą nitkę. Te nitki. Trzeba teraz to wszystko rozplątać. Nawet za dużo tego odcięłam. A mogła mniej. Byłoby trochę mniej roboty, ale... Ale to nic. Rozcinam te nitki, które łączą pętelki. Oczywiście tak, żeby nie sprło mi się tutaj aż. Dobra, jest. I teraz jeszcze tutaj to pociągniemy. To ostatnie oczko, widzicie, ja to wyciągam. No i w środek sobie tutaj wkładamy. Raz. I dwa. A jeszcze tu mam gdzieś nitkę, trzeba pociągnąć. Jest. Zawiążemy sobie. Tylko odetnę tę nitkę. Bardzo ładnie to wygląda. Zawiązuję. I tutaj, kiedy będę dziergać to z drugiej strony, można zrobić to nawet na dwa sopełki, na jeden, jak tam uważacie. Nie powinno się nic i tak popruć. Dobra, zróbmy to na dwa. Ja to zawsze przezoru nie wolę. O, oczywiście skrócę, bo teraz tu jest to bardzo długie. I albo podczas zaplatania można to tutaj włożyć pomiędzy pętelki i wtedy nam się to schowa. Albo po prostu najpierw zapleść, a później włożyć osobno tam, wdłubać te końcówki podrobótkę. Tak będzie wyglądało zakończenie i początek. I to samo musimy zrobić na drugiej stronie. Można łatwo zobaczyć, w jaki sposób kończą się te rządki, bo one mają takie swoje, jak ja to nazywam, grządki. Zobaczcie, pierwszy rządek, takie przedziałki. I tu widać zaraz drugi rządek. Ale rozpoczynamy i kończymy w ten sam sposób, czyli w lewą pętelkę wkładamy prawą. W lewą prawą, czyli to samo, co z tej jasnej strony robiłam, będę robiła dokładnie tutaj. Te końcówki oczywiście też trzeba tutaj schować, wpleść podczas naszego pętelkowania albo później już, kiedy mamy skończoną robótkę. No i tak, pierwszy rządek to są te jakby oczka ścisłe, ta jakby baza do dziergania następnych rządków, więc jest tylko pętelka w pętelkę. Ja tutaj już nie będę kończyła całego tego rzędu, tylko zajmę się od razu rzędem numer 1 z wzoru, czyli pętelki pionowe. Łapię sobie pierwszą pętelkę z rzędu drugiego. Zobaczcie, to łatwo można rozróżnić. Ta jest pierwsza, więc musi przejść przez pierwszą pętelkę. Mam nadzieję, że pamiętacie. Tak właśnie rozpoczynaliśmy robótkę z tej jasnej strony. I tak tutaj musimy to zrobić. Po kolei to sobie wkładamy. No i jak mamy już ten rządek gotowy, to zabieramy się za krzyżowanie. Pierwsza pętelka pionowo wchodzi w pętelkę, a każde kolejne już nakładamy, zaczynając od lewej w górę. I to by było na tyle. No i jeszcze oczywiście zakończenie. Zakończenie, tak samo jak i tu, identycznie zrobimy tutaj, czyli oczko w oczko, zaczynając od lewego i będziemy wkładać prawe w lewe, prawe w lewe i zakończymy takim samym supełkiem. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wzór jest dla Was inspirujący i zachęca do pracy i spróbowania dziergania palcami bez żadnego szydełka i bez drutów. Polecam serdecznie Puffy Alize More. To nie jest mój pierwszy i też nie ostatni filmik. Mi bardzo spodobała się ta włóczka i mam jeszcze kilka pomysłów na to, jak ją wykorzystać. Jest mięciutka, jest tak przyjemna, że... aż chce się cały czas ją tak kiziać i miziać. Zresztą sprawdźcie sami. Najlepiej jak udacie się do pasmanterii jakiejś i po prostu sobie ją podotykacie. Z mojej strony to by było na tyle.
Dajcie znać, czy filmik był dla Was przydatny. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do siebie na profil na Instagramie, na Facebooku. Tam zobaczycie zresztą mój ten żółty koc, właśnie w te wzory, jak go robię, jak go będę już pokazywała całego wykonanego. Będzie mi miło, jeżeli mnie tam odwiedzicie. Tak więc już naprawdę kończę i do roboty.